Siema, przedstawienie pierwszej postaci, jaka jest w grze, to jest Legolas, czyli tak naprawdę łucznik, który ma możliwość posługiwania się łukiem i mieczami dwuręcznymi, takimi jak widzicie, są dwa mieczyki, tak? Postać jest po pierwsze bardzo zwinna, potrafi sobie radzić z dużą ilością wrogów, nie tracąc przy tym zbyt dużej ilości HP. Da się tą postacią naprawdę bardzo szybko, ładnie expić i zabijać, zrobić znaczy wszystkie misje. Lepiej niż Aragornem czy Gimlim. Tak naprawdę to jest jedna z moich ulubionych postaci, no jak sami widzicie. Masę potworków, a tak naprawdę potrafi się obronić i nie stracić przy tym życia. Jasne, można by tutaj zacząć teraz strzelać z łuku, bo tak naprawdę dałoby radę. No tak, te duże potworki trochę potrafią wywalić, ale one są na szczęście mało groźne. No jak sobie sami widzicie, było tyle potworów. Tamte dwa ćwoki stały i nic nie robiły, tak? A ja na szczęście tutaj sobie poradziłem. Tryb perfekcyjny osiągnąć Legolasem jest banalnie prosto. No jak sami widzicie, jest istna zabawa tutaj tą postacią. Czy to będziemy bić się sami, czy z kimś? No jak sami widzicie, jest szybka, potrafi szybko wspinać się po drabinie i szybko z niej, bardzo szybko z niej schodzi, bo się zgubi. A to jest w tej grze przydatne, no jak sami widzicie, te dwie inne postacie ślumoki. W tle Minas Tirith, oblężone oczywiście, bo widać, że są te wieże oblężnicze i wojsko tam stoi. Kolejny troll, tym razem się go sprzątnie na strzała dosłownie. Potworki tutaj widzicie są w miarę łatwe i kolejny potworek. Tutaj brakuje mi jednej rzeczy, takiej jak było w filmie, czyli Legolas skakujący na tą bestię, ale wszystkiego mieć nie można, tak? Niestety w kamerach bocznych sobie trochę słabiej radzę, ale to jest taka wina, być małego przyzwyczajenia. No ale przeżyję się. Szkoda, że tak mało strzał w ogóle strzelono, bo wiecie, to by było coś ciekawego, jakby na przykład było odparcie strzały. O tym autorzy nie pomyśleli, ale kto wie. Może w następnych częściach. Okej, to by było praktycznie na tyle. Teraz tylko zobaczycie piękny, lecz bardzo niszczący, bardzo niszczący kabum. Tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem. No jak widzicie, jest naprawdę świetnym łucznikiem, potrafi zestrzelić wszystko. Szkoda tylko, że kamera nie pokazuje tak, jak my chcemy, żeby było. Ale to już kwestie techniczne. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Pa, pa.